Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w hałaśliwym dzisiaj dość otoczeniu, ale mam nadzieję, że tego jakoś mocno nie słychać. Dzisiejszy dzień to ten model. Ten model, który tu się Wam wyświetla, może nie wygląda, słuchajcie, on jakoś super mocno, spektakularnie, ale okazuje się, że jest to dość ciekawy model, w którym można zastosować dużo ciekawych trików, o których w zasadzie bardzo rzadko mówię na swoich tutkach. A jednak warto o nich gadać, ze względu na to, że dość mocno przyspieszą Wam w przyszłości pracę, jeśli chodzi o Fusion 360, w zasadzie już nie Fusion 360, co Autodesk Fusion, ponieważ obcięli nam 360 w lutym i już pewnie do niej nie wrócą. No, przede wszystkim o czym trzeba powiedzieć. Jeśli chodzi o ten model, to zauważcie, że on jest w środku dość dziwnie wydrążony, także wybitnie nie jest to model stricte pod jakąś tam produkcję inną niż chociażby, nie wiem, forma. Chociaż na formę to tu nie ma żadnych, no nie, może forma, nie wiem, trudno powiedzieć. Nie wiem, w jaki sposób produkowałbym ten model, pewnie bym go wydrukował, ale no sami widzicie, że jest tu dość ciekawe rozwiązanie samego modelowania. No to co, idziemy sobie do naszej strony, z której będziemy ten model pobierać. Przypominam, blocknavr.com, tam znajdziecie modele. Ja tu sobie odpalam nasz rysunek techniczny. No i w tym naszym rysunku technicznym widać wybitnie, że całość oparta jest o jeden tak naprawdę element, o tą tutaj oś. I ona będzie ważna w kontekście tego, w jaki sposób cały ten model powstanie. Więc ja sobie od narysowania tej osi rozpocznę. Potrzebujemy dwie linie. Jedna będzie pionowa o długości 120 mm, druga będzie 72 pod kątem 36 stopni. No to tworzymy sobie nowy pliczek. Wybieram sobie L, no i na płaszczyźnie czerwono-niebieskiej rozpoczynam. Linia w górę, a następnie linia w prawo. I teraz tak. Linia w górę miała mieć 120 mm, więc pamiętajcie, 120 tutaj musimy sobie wpisać. OK, i dalej mieliśmy mieć 72 i kąt względem pozycji poziomej, więc tutaj tak naprawdę dobrze będzie dodać linię poziomą i jeszcze na dodatek konstrukcyjną, czyli L plus X i dodajemy tutaj 36 stopni. No i czyli to jest taki element, dzięki któremu my tak naprawdę tą linię sobie stworzymy. Ale w związku z tym, że my tu jeszcze musimy dodać informację o tym, że tutaj jest łuk, więc ten łuk tutaj też musi powstać. Zatem zrobimy sobie ten łuk i z tego co widzę ma R32. No to wybiorę sobie fillet i tutaj będziemy mieli 30. Co tu się stało? Promień R32, no to dodajemy 32 mm. Ale jak widzicie, tutaj nam się zrobiły takie małe kuku, bo mamy brak możliwości poprowadzenia tej linii. Więc ja tak, wybieram X-a i prowadzę sobie tym razem linie konstrukcyjne od tego punktu do tej naszej linii, żeby wszystko się zgadzało. I teraz mamy tą linię, z tą linią muszą być współliniowe i ta z tą też powinna być współliniowa. Powinno to się dodać z automatu, ale no może się czasami zdarzyć, że jednak się nie doda i tutaj będziemy musieli to sobie poprawić. Więc bazę tego naszego szkicu już mamy. Rozpocznijmy zatem dodawać sobie poszczególne elementy, z których to jest skrojone. Jedną główną część naszego modelu możemy już poprowadzić wzdłuż tej linii. Będzie to taka ogólna rura o średnicy Fi 45. Tutaj znajdziemy informację na ten temat. No to idziemy. Zamieniamy sobie nasz szkic w rurę, czyli wybieram sobie pipe. Zaznaczam cały mój obiekt i wybieram 45. Z jakiegoś powodu mam Fusion po angielsku. Warto byłoby to zmienić, ponieważ będzie Wam się łatwiej pracować. Chociaż osobiście powiem Wam szczerze, lepiej pracuje mi się na Fusion w języku angielskim. Aczkolwiek, no mówię, no tutaj nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, bo i możemy używać zarówno polskiego nazewnictwa, jak i angielskiego nazewnictwa. To nie ma żadnego znaczenia. Dobra, no to skoro tak, mamy już rurę o średnicy 45 stopni, no to zróbmy sobie teraz podstawę. Tą podstawę mamy tu wymodelowaną. To jest prostokąt o wielkości 140 na 66.
Zatem dodajemy sobie nowy szkic. Kładę go sobie w tym miejscu. Wybieram prostokąt od środka, czyli center rectangle. I tak, na wysokość mieli 144 mamy, a na szerokość mamy 66. Czyli tabulatorem sobie przeskakujemy, 66 zatwierdzamy enterem. I kolejna rzecz, którą potrzebujemy, to dodamy sobie łuk. Musimy dodać łuk, żeby ten łuk się tutaj nam wycentrował razem z otworem. Bo w momencie, gdybyśmy na przykład narysowali sobie dwa okręgi, one oczywiście będą względem siebie koncentryczne, to zauważcie, że w naszym szkicu nie mamy nigdzie informacji o tym, w jakiej odległości od boku czy od góry znajdują się te otwory. Ani tutaj nie mamy tej informacji w żadnym wypadku, ani tu. Nigdzie tej informacji nie ma. Mamy jedynie czerwoną linię, która informuje nas o tym, że ten otwór znajduje się w osi. No to potrzebujemy sobie zrobić taki łuk, który by nam to określił. Zatem dodaję sobie, słuchajcie, fillet od tego do tego miejsca. Definiuję mu promień 15 mm, zatwierdzam enterem. On się robi z automatu czarny. I co potrzebujemy? Potrzebujemy dodać sobie relacje koincydent lub też współśrodkowe, więc zaznaczam ten środek naszego okręgu i środek naszego łuku, a w zasadzie zaokrąglenia. Potrzebujemy jeszcze dodać średnicę, czyli mamy zewnętrzną Φ15, wewnętrzną Φ9, czyli D na klawiaturze, tutaj mamy 9, a tu mamy 15. OK. I teraz dobrze by było, żeby ten nasz otwór i ten łuk znalazł się zarówno po prawej stronie, jak i na dole. No to potrzebujemy linii pomocniczych. Pamiętajcie, L plus X. To jest pierwsza z nich i druga z nich. Możemy na chwilę nawet te bodies schować, żeby ona nam nie przeszkadzała. No i teraz niepotrzebnie wyszedłem ze szkicu. Zaznaczam sobie te elementy. Raz, dwa, trzy. Wybieram lustro. Moim lustrem będzie ta linia. Robię OK. No i teraz spróbujmy sobie zaznaczyć te wszystkie elementy, które właśnie nam się stworzyły. I przerzucimy je sobie na drugą stronę, czyli znowu lustro. Wybieram linię odbicia i robię OK. Wychodzę i zwykłym ekstrudem, słuchajcie, E na klawiaturze, zaznaczam te płaszczyzny. No i w tym momencie jestem w stanie sobie tego ekstruda zrobić. Tylko muszę sobie przypomnieć, jaka była jego wysokość. 16 mm. No to idziemy w górę na 16 mm. Mam informację od Fusion, że obiekty, które tworzę, są niewidoczne, więc po prostu muszę je sobie włączyć i wpisuję minus 16 mm. OK. Dalej. Tutaj mamy wpusty, w zasadzie zagłębienia na nasze łby i to jest na wysokość 5 mm od góry. No to co? Włączam sobie z powrotem ten nasz sketch. Tutaj zaznaczam te powierzchnie. Raz, dwa, trzy. Tutaj ten krawędź niepotrzebnie zaznaczyłem. Wybieram E na klawiaturze i nas interesuje. Start będzie z profile plane, tylko że to będzie stąd. I dobra. Stąd będzie start. Dobra, i będziemy szli sobie w dół, czy inaczej zrobimy. Będzie z offsetu. Offset jest minus 16. OK, i będziemy szli w dół na 5, tak? Czyli wpisujemy 5 mm, zatwierdzamy enterem. I w tym momencie, zobaczcie, powstały nam tutaj te otworki. Po prostu zmieniliśmy położenie pierwotnej płaszczyzny, z której będziemy startować. Dobra, no to nasz szkic już jest na razie niepotrzebny. Mamy podstawę, mamy tą główną rurę. No to co, teraz dobrze by było, żebyśmy narysowali sobie ten elemencik, tą tutaj część, która będzie nam niezbędna do stworzenia całości. No to proponuję, słuchajcie, żebyśmy go sobie stworzyli na zasadzie takiego szkicu, który w tym miejscu się znajduje. Czyli tutaj sobie narysujemy od góry kolejny element, z którego będziemy składać tą naszą układankę. Czyli potrzebujemy dwóch okręgów, które będą miały środki odległe od siebie 82 mm. No to lecimy 66 i 30 mm. A, ale trzeba to osadzić na jakiejś wysokości. Ja to sobie osadzę na 50 mm.
Czyli, żeby dodać offset plane'a, idziemy tu, odsuwamy się na 50 mm w górę, minus 50. Mamy to, możemy sobie na razie ten body schować. OK, i na tej płaszczyźnie rozpoczniemy sobie nowy szkic. Tu mamy jeden, tu mamy drugi. 66 i 30. Ten ma 66. Ten ma 30. Odległość między nimi wynosiła 82. No to dajemy go. OK, no i jeszcze, jako że nie chcą się zaczernić, no to musimy tutaj dać relację, że one są po prostu w poziomie względem siebie. Potrzebujemy linię. No to linię sobie poprowadzimy odtąd dotąd oraz odtąd. Możemy tutaj dodać sobie z shiftem. Jest OK. Tu mi brakuje jeszcze relacji, więc tą relację sobie dodam. I tutaj to samo. Zabrakło troszeczkę tej relacji. Dodajmy od razu informację o tym, że tutaj mamy dziubek. Ten dziubek nam się przyda. On będzie miał 24 mm średnicy i 5 mm offset. Dobrze widzę? Dobrze widzę. Dobra, no to co? Potrzebujemy sobie zrobić tutaj 22 mm. A tym offsetem się na razie nie przejmujemy. Dobra. Wyciągamy to sobie. Potrzebujemy wyciągnąć to na dokładnie 40 mm. Zaznaczamy wszystko i idziemy sobie na 40 minus 40 mm. Dobra. Kolejna rzecz, którą potrzebujemy, to my musimy sobie tą fajkę tutaj, którą tu widzimy, ona tu od boku będzie ładnie widoczna, w tym miejscu musimy ją sobie skrócić zarówno od dołu, jak i od góry. Można by to zrobić jeszcze w inny sposób, tak naprawdę tutaj to odsunąć. Dobra, ale już nie będę kombinował. Potrzebujemy sobie zrobić 10 mm od dołu, potem 20 mm i to, co zostanie, czyli kolejne 10. No to włączam sobie tego sketcha. Znowu extrude, zaznaczam wszystkie płaszczyzny i idziemy minus 10. OK. To samo potrzebujemy zrobić od góry. To ja sobie zrobię po prostu znowu extrude. Zaznaczam te płaszczyzny i tym razem będziemy start mieli od tej strony, czyli wybieram sobie start. Wybieram sobie object, czyli stąd. OK. I idziemy w dół. Idziemy w dół na też 10 mm. Robię sobie OK. Zobaczmy, czy to tu wystaje. Wystaje, więc tutaj potrzebujemy jeszcze dodać sobie 6 mm w górę. No to z automatu to sobie zrobimy. Cyk. 6 mm w górę. Mamy to. Dobra, i co my tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze informację o tym, że wszędzie tutaj jest grubość ścianki, która będzie miała, nie, tutaj nie, to będzie miało 5 mm. No to musimy to sobie zrobić puste w środku. Więc żeby to zrobić puste w środku, to potrzebujemy wykorzystać sobie fajną funkcję, która jest w Fusion, a mianowicie skorupa. Klikam sobie w skorupę, tu zrobimy sobie 4 mm mamy tej skorupy. Robię sobie Enter. Jak sobie spojrzymy na przekrój, włączę sobie płaszczyznę przekroju, to widzimy, że powstała nam tutaj w środku pusty element, ale mamy pewnego rodzaju problem, bo on powinien mieć, się tu zbliżę, zaokrąglone krawędzie. Czyli musimy jeszcze, zanim zrobimy tą skorupę, zaokrąglić sobie tutaj te narożniki i one są zaokrąglone na, gdzieś tu była R6. Cofniemy sobie tą skorupę. Zaokrąglimy sobie te narożniki, czyli wybieram sobie F na klawiaturze, mamy tą krawędź, to jest 6 mm i możemy z powrotem skorupę ponowić. I tu nam się te narożniki ładnie zaokrągliły, ale tu mamy informację o tym, że grubość tej ścianki to nie jest wcale 4, tylko 5 mm, bo tutaj widzę, mamy w tym miejscu tą informację, czyli ten kominek ma niejako troszeczkę grubszą tą krawędź, więc co wybierzemy? Wybierzemy sobie narzędzie Q, czyli literka Q, i o 1 mm do środka sobie to cofniemy. Czyli zobaczcie, że w tym momencie to jest taki press pull, nie wiem, w każdym razie ja to zawsze nazywam narzędziem Q. No i mamy to. OK.
I teraz kolejna rzecz, którą my musimy zrobić, to możemy sobie włączyć tę naszą rurę. I z tego co widzę, tutaj ten ekstrud, on tu był źle zrobiony. Ponieważ jak ja bym znowu chciał wykorzystać sobie skorupę, a mógłbym, bo zobaczcie, że tutaj mamy 4 mm, to co zrobi Fusion? Fusion mi niejako obetnie tutaj tą skorupę dookoła, a ja tego nie chcę. Ja bym chciał zrobić tylko tutaj ten fragment wycięty skorupą. To może zamiast tej skorupy po prostu zrobię sobie w środku kawałeczek rury, którą poprowadzę. Dobra, zobaczymy. Zaraz będziemy kombinować. Najpierw przede wszystkim potniemy sobie tą rurę na kawałki. Wykorzystamy do tego sobie funkcję kombinacji, czyli mamy Target Body, Tool Body. Wybierzemy sobie to i my chcemy zrobić cięcie. Robimy sobie cięcie, ale zachowamy sobie narzędzia. Klikam OK i będziemy mieli jedno body. To body jest do wywalenia. Nie potrzebujemy go. To body będziemy ciąć w kolejnym kroku. No i tutaj potrzebujemy zrobić sobie otwór, który będziemy wycinać. I my to możemy zrobić na zasadzie, ukryję sobie ten element, czyli body 2, wycinania za pomocą tego pierwszego szkicu. Więc wykorzystam sobie ten szkic do tego, żeby wyciąć w tej naszej podstawce otwór o grubości, tutaj mamy 4 mm, czyli potrzebujemy 45 odjąć 9, czyli 36 mm. Wybieramy sobie rurę. Odznaczamy, że to ma być chain selection, to jest nasza grubość. I teraz tak, początek będzie szedł stąd. Pytanie, czy możemy zrobić tak, że on nie będzie szedł stąd? W sumie moglibyśmy, tylko że tak, średnica musi być 39. Dużo mówię? 39? Nie. 40. 45. Odjąć 8. No, to już mamy dobrze. I teraz idziemy sobie z tym w dół. Dobra. Ale musimy odznaczyć w Objects to Cut body numer 3. Czyli tego ma nie ruszać. Robimy sobie OK. Czyli już w tym naszym body wycięła się tak naprawdę tutaj ta rura. Czyli mamy zarówno tego bodziaka, jak i tego. Ej, w sumie mogliśmy od razu wyciąć w tym też. No to co? Edytujemy sobie to. Edit feature. I object to cut. Zaznaczamy sobie jeszcze body 2. Dobrze myślę? Jeszcze zerknę w rysunek. Nie. Tu mógłby ciąć, ale tu nie może. No to dobra. No to na chwilę sobie go wywalimy. Robię cancel. Zaraz będziemy go sobie docinać, to nie jest problemem, bo zwykłym, słuchajcie, ekstrudem to można zrobić, ale najpierw trzeba będzie połączyć. Dobra, ale tutaj widzę, że w naszym rysunku mamy informację o tym, że przez całą długość naszej tutaj, przez całą długość na pewno będzie szła kolejna rura i kolejna rura, więc my musimy wzdłuż tej linii poprowadzić sobie kolejne elementy. Więc tak, propozycja moja jest taka, że najpierw zrobimy sobie Fi35, potem Fi30, a na samym końcu zrobimy sobie Fi12. No to lecimy. Wybieram sobie rurę. Zaznaczam obiekt. Tu mamy Fi30. OK. Ponawiamy sobie operację. Przepraszam, 35. Fi35. Edit feature. Mamy Fi35. OK. Potem mamy powtórzenie operacji, czyli prawy klawisz myszy. O, nie działa. No to jeszcze raz. Przywisnęło mu się. Create. Wybieramy sobie pipe. Zaznaczamy ten fragment. Tutaj mieliśmy mieć 30. Klikam OK. I reszta, która nam została, będzie to ta linia. I tutaj mamy mieć 12. Zatwierdzam enterem. I teraz tak. W tym momencie musimy dodać sobie jeszcze informacje o tym, a w zasadzie prawie gotowe. Musimy posumować sobie te rzeczy. Wybieramy combine, zaznaczam to i to. Sumowanie, wyłączam keep tools i ponawiam operację. Dolna część z najniższą częścią, klikam OK. I teraz tak, co my potrzebujemy? Jeszcze tutaj sobie zrobić extruda, żeby to nam się, o, pięknie wycięło. I co, i to w koniec? Tak już, po prostu? Jeszcze zerknę. Czy nam tu czegoś nie brakuje? To mamy. A, jeszcze tu mamy wycięcie na dole. Tak, tego jeszcze nam brakuje. W
tej podstawce musi być jeszcze zrobione takie ładne wycięcie, więc idziemy sobie, wyłączam analitykę, wyłączam pierwszy szkic i robię sobie nowy szkic w tym miejscu. Potrzebujemy prostokąt prowadzony ze środka, będzie on miał na szerokość 70, a na wysokość 6. Czyli mamy 6, tabulatorem 70, zatwierdzam enterem, no i potrzebujemy jeszcze takich dwóch linii, które nam tutaj to wytną, czyli od środka prowadzę sobie jedną linię, od środka prowadzę sobie drugą linię, daję informację o tym, że tutaj jest 45 stopni i tutaj też 45 stopni. Koniec szkicu, ekstrudujemy sobie na drugą stronę, czyli nie robimy dystans, tylko do obiektu, zaznaczamy drugą stronę i mamy podstawkę, mamy naszą rurkę, tutaj wszystko powinno się już zgadzać. Jeszcze sobie zerknę w nasz rysunek techniczny, nie, no przecież jeszcze końcówka tutaj musi zostać, ta heksa w tym miejscu. No to co, lecimy, nowy szkic na wierzchu i rysujemy sobie wielokąt, czyli dodajemy sobie nowy szkic na płaszczyźnie z tej strony. Potrzebujemy narysować sobie 67 mm i idzie to na płasko. Na razie sobie body wyłączę. Rysujemy sobie. Chyba najlepiej będzie, jak zaprojektujemy sobie to, żeby środek nam został, czyli literka P. Zaznaczam powierzchnię, robię OK. Wyłączam bodziaka, będę wiedział, gdzie jest środek. Teraz tworzę sobie poligon i ten poligon będzie w ten sposób. Pyk. On miał iść na płasko. Dobra. Odległość między tym a tym miała wynosić 67. Robimy tak. Oczywiście tu musi być poziomo. I kończymy nasz szkic. Włączam body. Teraz potrzebujemy zrobić sobie ekstrud w odległości 5 cm od czoła i 15 na głębokość. No to robimy E na klawiaturze, zaznaczamy nasz profil i teraz tak, start, zrobimy sobie offset. Offset będzie 5, albo w zasadzie minus 5. Tak, i odległość będzie 15, tak dobrze pamiętam. Tak, 15, ale coś mi tu nie pykło, minus 15. Robimy OK. Funkcja join już zadziałała, więc w tym momencie ten nasz heksagonalny element tutaj powstał. Tak, czyli chyba to już wszystko, tak mi się wydaje. Tu mamy, środek jest. Czy coś jeszcze nam zostało? Nie, chyba to wszystko. Jeżeli coś jeszcze zostało, to dajcie proszę znać. Czas powiedzieć troszeczkę o szkoleniach, ponieważ troszeczkę się tam wszystko zagmatwało. Odnoszę wrażenie, że nie wystartowały z takim, powiedziałbym, hukiem, jak myślałem, że wystartują te moje szkolenia, ze względu na to, że znakomitą część wiedzy macie już przytuloną. Dzięki tym tutorialom, które ja kręcę na YouTubie i wrzucam właśnie dla Was, Wy już podstawy od dawna macie. Wy to już wszystko wiecie i generalnie robienie od nowa szkolenia od podstaw chyba nie ma sensu po prostu. Czas zająć się właśnie takimi rzeczami jak tu. Takimi elementami, które będą wykorzystywać bardziej, powiedziałbym, zaawansowane techniki pracy z Fusion. Zresztą nie tylko z Fusion, bo inne CAD-y też w zasadzie tutaj można by podczepić, bo ten model zrobić w SolidWorksie, przyznam szczerze, nie użyłbym innych funkcji. Zrobiłbym go dokładnie tak samo, korzystając właśnie z odejmowania czy kombinacji. Także myślę, że ciekawostką jest to, że jeżeli ktoś Was kiedyś zapyta, w jakim softie modelujecie, w jakim softie potraficie się poruszać, to mając umiejętności pracy właśnie w parametrycznym CAD-zie, jakim jest Fusion, spokojnie poradzicie sobie w SolidWorksie. Trochę to wszystko inaczej poukładane, ale wierzcie mi, bez najmniejszego problemu się tam odnajdziecie. Wracając do szkoleń, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na modelowanie 3D.org, tam możecie się zapisać na szkolenia, z tym, że muszę zmienić troszeczkę filozofię, bo na pierwsze szkolenie zapisało się Was huk, naprawdę mnóstwo osób, przyszły 3, potem się zapisało 5, przyszły 2 i tak dalej, i tak dalej. Także coś trzeba będzie zmienić, a może po prostu wezmę i zrobię wzorem innych nagrania dostępne w każdy dzień, o każdej porze
każdy będzie mógł sobie podejść do szkolenia we własnym tempie. Muszę to jeszcze przemyśleć. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję patronom. Ciągle was mam, ciągle was przybywa i bardzo mnie to cieszy. Jeżeli macie ochotę wydać 6 zł na miesiąc na to, żebym z jeszcze większą ochotą robił moje filmy, to bardzo was serdecznie zapraszam na patronite.pl, tam odnajdziecie możliwość wsparcia kanału. No i cóż, no chyba to tyle w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was na śmierć. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, gdzie będziemy rozmawiać o moim workflow, ponieważ słuchajcie, stworzyłem genialne narzędzie umożliwiające montaż rzeczy na stole. A wynika to z faktu, że kupiłem bambus, z którego to bambusa robiłem takie emblematy fajne. Złożyłem ze sobą pracę frezarki i lasera. A to jest złożenie ze sobą frezarki i drukarki 3D. Bardzo fajne narzędzie, w ogóle bardzo, bardzo polecam. Może udostępnię, jeżeli będziecie chcieli pliki do tego, bo robi naprawdę robotę. Trzymają się te elementy na stole w frezarce po prostu jakbym je przyspawał. Różnica między zwykłym, mimośrodowym elementem, który pewnie każdy stolarz zna, polega na tym, że mamy tutaj takiego dynksa, który zapiera się o stół w momencie, jak już dociągniemy. To jest naprawdę przesympatyczna rzecz. Dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.